Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia budowy boiska. Boiska, które już lada dzień zaczniemy budować na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na miejscu po byłej hali OBT. Niebawem w tym miejscu znajdzie się boisko. Boisko będzie przeznaczone do treningów dla dwóch klubów sportowych, które działają w Pabianicach, dla PTC Pabianice i z nami właśnie pan prezes Dariusz Kupa i dla MUKS Włókniarz. I Jacek Zarzycki z nami tutaj też dzisiaj jest. Jest również obok mnie pan Radosław Osiak, prezes zarządu spółki Interhal. Witamy panów bardzo serdecznie. Oczywiście pana prezydenta nie muszę przedstawiać. Pan prezydent przed chwilą podpisał umowę dotyczącą właśnie budowy tego boiska. Jak wcześniej Państwa informowaliśmy, boisko to będzie boiskiem treningowym, będzie wyposażone w system drenażu, w oświetlenie, w monitoring, a także bardzo ważne zaplecze. Zaplecze to będą oczywiście kontenery. Kontenery sanitarne, szatniowe, ale również i kontenery techniczne. Będzie miało infrastrukturę towarzyszącą, trybuny, wiaty, piłkochwyty, parkingi. Spełniać będzie oczywiście, bo to było dla nas bardzo ważne, wymogi FIFA, PZPN-u i EUZPN-u dla rozgrywek na poziomie czwartej ligi i klasy okręgowej. Tak jak mówiłam, boisko będzie przeznaczone głównie do treningów, ale także będzie wykorzystywane komercyjnie. W tym tygodniu firma Interhal przejmie teren i rozpoczną się budowy. Z takich ciekawostek, boisko będzie oczywiście pełnowymiarowe, będzie miało 68 na 105 metrów z wybiegami, czyli w sumie 74 na 115 metrów. Powierzchnia boiska to będzie 8510 metrów kwadratowych. Będzie politan. Politan, czyli ta nawierzchnia, w której będzie wykonana trawa, to będzie politan, wysokość tego to 40 mm z wypełnieniem, czyli granulatem gumowym. Będą miejsca parkingowe, tak jak Państwa wcześniej informowaliśmy, będą to miejsca parkingowe i dla osób niepełnosprawnych, i dla autokarów. Tych miejsc będzie 30, z możliwością oczywiście rozbudowy. W tych 30 miejscach znajdą się 4 miejsca parkingowe dla autokarów. Będą również trybuny przeznaczone w tej chwili na 208 osób, ale też z możliwością rozbudowy. Teren oczywiście będzie ogrodzony, także mam nadzieję, że użytkownicy będą bardzo zadowoleni. I teraz może poproszę pana prezesa o kilka zdań, a potem panów prezesów. Witam państwa. Cóż, no, niezmiernie nam miło, że możemy realizować kolejny obiekt tego typu. Jest to obiekt piłkarski z rozbudowaną infrastrukturą. Takich obiektów powstaje w naszym kraju na szczęście coraz więcej, więc cieszymy się, że ta infrastruktura sportowa cały czas się rozwija. Niezmiernie nam miło, że tutaj i cieszymy się z tego, że tutaj również kolejne pokolenia będą mogły trenować i rozwijać się na najwyższym poziomie. I ten poziom naszej piłki, naszych nowych adeptów będzie coraz wyższy. Także cieszymy się, życzymy sobie, żeby budowa przebiegała sprawnie i bezproblemowo. I no, będziemy pewnie na bieżąco tutaj informować, jak przebieg budowy i widzimy się, myślę, już na odbiorach końcowych w przyszłym roku. Dziękuję. Panowie prezesie. Cieszę się, że w końcu doczekaliśmy tego momentu po długim oczekiwaniu. Chciałem w tym miejscu podziękować w imieniu piłkarek i piłkarzy PTC panu prezydentowi, że w końcu dopięliśmy ten termin podpisania umowy i że wkrótce oba nasze kluby nie będą musiały się zimą błąkać po jakichś okolicznych miejscowościach, żeby z takiego boiska skorzystać. Super, że ta infrastruktura tego boiska też będzie pozwalała na mecze, więc nic, tylko się cieszyć i czekać na końcowy etap budowy. Ja dużo nie będę mówił, bo to już chyba padło wszystko, co trzeba. Serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, pani prezydent, za podpisanie tych dokumentów i uważamy, że będzie to chyba tylko i wyłącznie dla rozwoju naszych obu klubów. Dziękuję bardzo.
Ja? No ja tylko mogę podziękować prezesom, podziękować Radzie Sportu za to, że kluby sportowe już no, ze 2-3 lata temu chyba dogadały się co do tego, że może powstać jeden obiekt, że będzie on wspólnie użytkowany, że w końcu będziemy mieli sztuczną trawę, gdzie i nasi piłkarze i nasze piłkarki będą mogły w końcu w godnych warunkach nie tylko latem, ale również zimą trenować. Mam nadzieję, że przyczyni się to do jeszcze większych sukcesów dziewczyn i do dobrych występów naszych chłopaków. Tym bardziej, że prezesi czynią starania, żeby były i wzmocnienia w klubie i żeby to zaplecze treningowe było coraz lepsze. Też nie ukrywam, że z takiego zalążka, pamiętam kiedy rozmawialiśmy na początku, że boisko z 1 000 000, 2 000 000 to spokojnie, potem ceny rosły, wymagania rosły i w tym miejscu też podziękowania dla firmy za to, że ten proces wyboru i wyłonienia wykonawcy, mimo że się bardzo mocno przeciągał i w naszym zadaniem, w szczególności pani prezydent całego zespołu przetargowego i oceniającego złożone oferty, bardzo dbał przede wszystkim o to, żeby jakość trawy była certyfikowana, tak żebyśmy naprawdę mieli boisko na miarę XXI wieku. I myślę, że będzie to jedno z najnowocześniejszych boisk w naszym województwie. Wiem, że wiele klubów już pyta o to, czy będzie mogło z tego boiska korzystać. Natomiast zgodnie z tą umową, która była między klubami spisana 3 lata temu, pierwszeństwo w dostępie do tego boiska będą oczywiście miały nasze macierzyste babieńskie kluby piłkarskie. Dziękuję. Kiedy wykonawca wchodzi konkretnie na plac budowy? Przejęcie placu budowy planujemy zrobić już w tym tygodniu, myślę, że w środę. Taki wniosek złożymy z prośbą, żeby to była środa. No i będziemy się organizować, tak? No, myślę, że ten proces jakby organizacji potrwa dość szybko i myślę, że w ciągu 2 tygodni już będziemy w pełni zorganizowani na placu budowy, no i z pełną siłą będziemy działać. A kiedy zakończenie budowy? Zakończenie budowy tutaj przypada nam gdzieś koniec marca 2025. Jest to no, trudny okres, bo wchodzimy w zimę, natomiast nie zawsze ta zima jest taka sroga, więc liczymy na to, że kolejny raz dopisze nam szczęście, bo do tej pory zawsze gdzieś tam te inwestycje zimowe również udawało nam się realizować i w zależności gdzie nie byliśmy, w jakim regionie Polski, to ta zima nas oszczędzała. Więc myślę, że tym razem nam się uda, szczęście nam dopisze i w marcu będziemy mogli, że tak powiem, otwierać i oddawać obiekt do użytku. A ile to kosztuje, panie prezydencie? Sama kwestia wykonawstwa, czyli kontrakt podpisany 14 600 tysięcy złotych, no do tego oczywiście nadzór 14 milionów ponad 600 tysięcy złotych, natomiast do tego oczywiście dojdzie nadzór inwestorski. No, powinniśmy w kwocie 15 milionów, myślę, się zamknąć całość. Nie. Otwarte, nie ma żadnego balonu, nie ma pneumatyki. Tutaj otwarte boisko ze szóstą nawierzchnią. Panowie prezesi, zadowolenie, ale PTC, gdyby znowu została minięta, tam wiele rzeczy się dzieje niedobrych na tym boisku PTC na Sembołowskiej. Czy nie można by tam zadbać jakoś inaczej o to? Mamy wiele różnych miejsc w mieście, o które po kolei dbamy i sukcesywnie je rozwijamy. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że we współpracy z Pabieńskim Towarzystwem Cyklistów dwukrotnie występowaliśmy do Marszałka Województwa Łódzkiego jeszcze w poprzedniej kadencji o wsparcie zadania w postaci modernizacji boiska, trybun, ogrodzenia.
Dwukrotnie nie spotkało się to niestety z pozytywnym odzewem. Jeżeli taka sytuacja jeszcze będzie miała miejsce, to na pewno będziemy również replikować, ale zwracam uwagę na to, ponieważ jako miasto mogliśmy złożyć jeden wniosek i tutaj również w pełnym porozumieniu z panem prezesem Jackiem Zarzyckim, no, mówiliśmy, że no, akurat w tym programie pierwszeństwo miało PTC, ale chciałbym zwrócić uwagę, że do niedawna jednym z największych chyba zagrożeń, które było na terenie PTC, były stare baseny. Dzisiaj na ich miejscu już mamy nową infrastrukturę w postaci nowej hali. I myślę, że sukcesywnie będziemy krok po kroku tą infrastrukturę sportową zmieniać. Zresztą też chciałbym od razu uprzedzić to, co się za chwilę pewnie pojawi u Państwa w prasie, w komentarzach, że znowu budują dla sportowców, znowu budują jakieś boisko. Ile tych boisk w końcu, ile tych hal? Sami wiecie, wybudowaliśmy w tamtym roku z powiatem dwie wielofunkcyjne, pełnowymiarowe hale sportowe i się okazuje, że jest mało. Grafik jest obłożony od godziny 8 rano do godziny 22 na wszystkich halach. Coraz więcej dzieci, coraz więcej młodzieży się gadnie do sportu. Pan prezes Zarzycki jeszcze parę lat temu miał parę grup młodzieżowych, a dzisiaj ma 19, dobrze pamiętam. 19 grup piłkarzy trenujących. Pan prezes Dariusz Kopa ze swoimi dziewczynami w kadrze ma grubo ponad 30 dziewczyn w pierwszej drużynie. Druga drużyna też w zasadzie w czubie. W związku z tym warto inwestować w te sporty, do których dzieci się gadną, młodzież się gadnie i na pewno będziemy sukcesywnie kolejne tereny sportowe unowocześniać. Kwestia tego, co się wydarzyło na PTC, myślę, że będziemy, tutaj mamy porozumienie takie ustne z panem prezesem i na ostatniej sesji zostały zagwarantowane środki finansowe chociażby na uszczelnienie ogrodzenia wokół PTC, czyli po naszej inwestycji związanej z budową rowu również ogrodzenie tego terenu od tych terenów, gdzie była prowadzona inwestycja, jak i również mamy kwestie dalszego zwiększania bezpieczeństwa uzgodnione, no ale oczywiście nie będziemy o nich dzisiaj mówili, ponieważ no, nie chcemy uprzedzać, gdzie i w jaki sposób ten teren uszczelniamy. Natomiast no, mamy pełną świadomość, że jest to bardzo duży teren i wymaga bardzo dużych inwestycji również w bezpieczeństwo, jak i również w infrastrukturę. Tak? Może jakieś dobre wiadomości w sprawie krytej ewentualnych? Mam, ale nie powiem. Ja myślę, że procedura jest procedurą, niech ona się dokończy. Formalnie wniosek został zaakceptowany, przyjęty. Teraz ocena merytoryczna. Myślę, że merytorycznie on się naprawdę brodzi, bo jest dosyć dobrze przygotowany. W związku z tym liczę na to, że w ciągu najbliższych 2 tygodni powinniśmy poznać wyniki konkursu. Serdecznie dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Dziękuję szefowi Rady Sportu za obecność z nami. Państwu za to, że przyjęliście nasze zaproszenie i do zobaczenia na następnej konferencji prasowej.